Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, prawdopodobnie, jak już słyszeliście, normalna Ameryka zaczyna się otrząsać. Normalna Ameryka otrząsnęła się z komunizmu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ta afera, można powiedzieć, afera miłosna z komunistami nie wyszła Ameryce na dobrze, no i teraz ludzie zaczynają myśleć, także zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to była słodka noc. To był wtorek, listopadowy wtorek 2021. Wybory w Ameryce zawsze są w listopadzie. Pierwsze tygodnie listopada. W latach przestępnych, czyli 2000 i co 4 lata, czyli następne będzie 2024, to są wybory prezydenckie. Co 4 lata, kadencja jest 4-letnia. Wybory międzyprezydenckie to są zawsze też w parzyste, ale nieprzestępne, czyli 2022 będą wybory do kongresu. W niektórych stanach są wybory w latach przestępnych, czyli 2021 było, no i to w tym wypadku była Virginia. Virginia, no to jest ten stan, który ogólnie zaraz ogólnie południe, te Kentucky, te góry Apalachy, Georgia, Pensylwania, to tutaj te zasadniczo wschodnie wybrzeże, ale troszeczkę bardziej na południe. No, Virginia, Richmond, no to już było takie totalne południe, gdzie w Richmond, no to byli przywódcy tej wojny secesyjnej, czy tego konfliktu bratobójczego. No i Virginia to zawsze była konserwatywna. Virginia zawsze była, nie była lewacka, nie była demokratyczna. Demokraci sami w sobie, no to byli właścicielami niewolników. To wszystko jest skomplikowane. No ale przez długie lata republikanie dominowali w Virginii. Później przejęli to wszystko demokraci, którzy byli właścicielami niewolników. No i teraz znowu wraca do partii konserwatywnej Youngkin. Youngkin, republikanin, no wygrał z Terry McLife. To jest demokrata. No tam w Virginii, no to gubernator właśnie mówił, że skrobanka to może być godzinę po porodzie dziecka. Także płód, który opuszczał ciało kobiety, no już stawał się dzieckiem, no to oni jeszcze mówili, że godzinę jest jeszcze późna aborcja. No dziwaczne. Ci ludzie, którzy dostali się tam do polityki, do tego kongresu stanowego, w Virginii, no to po prostu tam wszyscy ludzie z Virginii się w głowę puknęli, zastanowili, do czego my doprowadziliśmy, No i wybrali normalnego. Wybrali Youngkin, który w zasadzie jest... No reprezentuje wszystkich normalnych Amerykanów. Ten przegrany McAuliffe, no to w zasadzie to jeszcze zanim były wyniki, no to zaczęli już pakować biuro tego byłego polityka, zanim wybory były zakończone. Drugi dziwaczna sytuacja, no republikanin nie wygrał, ale w New Jersey było bardzo blisko, no i zaczęli znowu dowozić o 3 nad ranem, czekali na tym, ile dowieść głosów kopertowych, no i wygrali. No mam nadzieję, że będzie tam jakieś śledztwo, bo 52 maszyny w różnych dzielnicach, w różnych miejscach się zatrzymały. Później ta komisja
wyborcza powiedziała, że to była pomyłka jednego z pracowników, no to jest bardzo ciekawe, jak jeden pracownik jest w stanie wyłączyć 52 maszyny w różnych miejscach. No, chwila wyjaśnienia, dlaczego jestem czerwony, tak? No czerwony w Polsce, no to czerwoni, no to są komuniści, w Ameryce akurat kolor czerwony, no to został przyporządkowany republikanom. Dlaczego? No jak telewizja kolorowa wchodziła, no to tak za dużo kolorów takich znaczących nie ma, no i flaga amerykańska ma w zasadzie biały, czerwony i niebieski. Także na tych przyporządkowali demokraci, trzymali się jak najdalej od czerwonego i ukradli niebieski, a czerwony został przyznany republikanom. Także te przysłowiowe czerwoni komuniści, no to w Ameryce to się nie sprawdza. Czapeczkę założyłem, żeby Ameryka znowu była wspaniała i wielka. No i tak się zaczyna. To jest początek tych dobrych wyborów. To Ameryka się otrząsnęła, Ameryka się obudziła. W New Jersey wszystko wskazywało, że republikanin Jack Ciattarelli wygra. No ale jak zwykle w Stanach Demokratów zawsze się znajdzie następna skrzynka kopert, która pokazuje, że komunista wygrał. No Stalin miał rację. Nieważne jest, kto głosuje, tylko kto zbiera te głosy. No w zasadzie wszystkie badania opinii publicznej pokazywały, że Murphy przegra, a Ciattarelli wygra. Nie stało się tak. W Virginii to było po prostu trzęsienie ziemi. To było trzęsienie ziemi, przegrana w New Jersey, no to w zasadzie jest jakiś wulkan polityczny. Także komunizm w Rosji przetrzymał, można powiedzieć, 72 lata od 1917 roku, w czasie tej rewolucji komunistycznej, kiedy zabili całą rodzinę cara, wymordowali wszystkich tych urzędników do chyba 1989 rok oficjalnie się Związek Radziecki upadł. W Polsce trwało 45 lat komunizm, no można powiedzieć od Lublina, od 22 lipca 1944 roku. Kiedy ten komunistyczny Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powstał, no ile, tydzień przed powstaniem warszawskim, no i komunizm trwał do 1989 roku, czyli 45 lat. W Wenezueli, no trwa już 22 lata od 1999 roku, kiedy wybrali. No a w Ameryce, no to w zasadzie można powiedzieć rok, no bo w 2020 roku wybrali Bidena. No a w 2021 też w listopadzie, no w zasadzie wszyscy ci, którzy Bidena popierali, no to doszli po rozum do głowy i rok im zajęło, żeby zrozumieć, że to coś nie jest tak. Ameryka się otrząsa nawet w sporcie. W sporcie jeden z komisarzy futbolu amerykańskiego, no to usunął rozgrywki z Atlanty, z Georgii, bo tam w Georgii politycy mówili, że w zasadzie każdy, kto głosuje, no to powinien mieć prawo jazdy albo co najmniej dokument tożsamości. No to komisarz od sportu wziął się w politykę i w zasadzie zabronił rozgrywek w Atlancie. Dużo ludzi mówi właśnie, że to jest nieprawdopodobne, tak? Że to sport jest po to, żeby była rozrywka, żeby to byli gladiatorzy. Tego rodzaju rzeczy Amerykanie nie lubią. Amerykanie też, ten sam komisarz, zespół sportowy Indian z Cleveland, się nazywali Indianie, odważni Indianie, no i komisarz powiedział, że nie ma już czegoś takiego jak odważni Indianie, będą w zasadzie tylko strażnicy, guardians, strażnicy. Ludzie lubili się bawić, ludzie na stadionach to wykrzykiwali różne takie indiańskie rzeczy,
tomahawkami i robili takie ruchy. No komuniści no to mówią, że to jest ubliżające. Każdy normalny rozumie, że to jest w zasadzie rozrywka i folklor, tak? No w Polsce też, jeżeli ktoś by chciał tańczyć mazurka czy krakowiaka, no to komuniści przyjdą, że powiedzą, że coś w tym złego jest. Ale to jest właśnie, wszystko pokazuje. To wszystko pokazuje, że partia demokratów przegrzała. Partia demokratów, komunistów, lewaków przegrzała to wszystko, że partia, że postępowi komuniści, oni w zasadzie zrobili wielką krzywdę partii demokratycznej, ukradli partię demokratyczną i partia demokratyczna jest w wielkim niebezpieczeństwie, bo w zasadzie no, sama siebie likwiduje. Ten lewackie przegrzanie spowodowało to, że no też pokazało, że nie są kompetentni, że oni po prostu nie mają pojęcia o czym mówią, co robią, że są bardzo nietolerancyjni. Teraz wszyscy widzą, że Partia Demokratów, Socjalistów, no to oni chcieli stworzyć jednopartyjny system. W Ameryce za bardzo to nie przyjdzie. Większość normalnych ludzi zauważyła, no ja ostrzegałem, że całe te wahadło pchnięte za bardzo w lewo, no to zacznie wracać. No i właśnie teraz zaczyna wracać. Szczególnie, że Partia Republikańska ma na własność trzy podstawowe rzeczy. Rzeczy bezpieczeństwa. Rzeczy bezpieczeństwo, można powiedzieć, ekonomicznie. Bezpieczeństwo edukacyjne. No i bezpieczeństwo takie na ulicach. To jest to, co wszystko, co komuniści kradli przez 50 lat. No i teraz normalnie się zaczynają orientować, że szkoły zostały ukradzione przez komunistów. Tam rady szkolne to po prostu są prowadzone przez lewaków, tam przedmioty nauczane, to się po prostu włos jeży na głowie. Te książki, które są w bibliotekach dla 13-14 latków, no to tych książek oficjalnie nawet nie można czytać nawet na tym kanale, jak ja bym zaczął czytać, co jest w tych książkach dla 12-13 latków, no to kanał byłby w zasadzie, filmik byłby skasowany. No Prawo i Porządek to samo. Prawo i Porządek po prostu nie ma Prawa i Porządku przez ostatnie rok, półtora roku, to zniknęło. Te fundamenty tego bezpieczeństwa no to zbudują partię republikańską, koalicję, no wszystkie te przedmieścia, które dużo ludzi zwariowało po prostu w tej wykształconym, czy w ich wyuczonym nienawiści do Trumpa, zaczęli sami siebie nienawidzieć i zaczęli głosować na Bidena. Ta nienawiść do Trumpa, pomimo wszystko, że 80 milionów głosowało, no przedmieścia zrobiły wielką pomyłkę. Część ludzi na wsi, no większość ludzi na wsi, no to jest bardziej konserwatywna, wraca po ci, którzy odeszli, powiedzmy, od tego, bo byli przeciwko republikanom, nie ze wszystkim się zgadzali, no to wraca. No i mniejszości narodowe czy mniejszości społeczne, no jakiekolwiek mniejszości, to rozumieją, że ta manipulacja i to, co manifestują lewacy sami w sobie, no to nie pasują im te idee. Te wszystkie idee, które każdy rozumie, od kolorowych flag, poprzez rozdawanie pieniędzy i tak dalej, no to każdy normalny rozumie, że to nie jest bezpiecznie. Normalni ludzie zaczęli się orientować. No, ale przez następne lata będziemy widzieć te wszystkie
skutki tej pandemii, to co się stało, tej zamkniętej ekonomii, tego, że dzieci nie chodziły do szkoły przez ponad rok, prawie półtora roku. George Floyd, no ten bandzior, który w zasadzie dawał fałszywą 20-dolarówkę Hindusowi w delikatesach Hindusa, był pod wpływem narkotyków, siedział parę lat w więzieniu wcześniej, był pod wpływem amfetaminy i innych narkotyków, był zaresztowany, nie dał się dowieść na komendę, wyskoczył przez okno, później był trzymany kolanem. No wszystko według prawa, policja jest uczona takiego chwytu w zasadzie zapaśniczego, czy jiu-jitsu, czy judo, czy cokolwiek, są nauczeni, żeby nie lać go pięścią po głowie, tylko po prostu przytrzymać i pytać się, czy on jest gotowy się poddać. No, nie był gotowy, no i teraz zrobili z niego męczennika, zrobili z niego człowieka wspaniałego, rodzina dostała 1,5 miliona. Także to normalnych Amerykanów też denerwuje. Ludzie widzą, że wiedzą, normalni wiedzą, że coś się stało złego z amerykańską ekonomią. Ta cała inflacja, cała braki w sklepach, braki ludzi do pracy, 6 trylionów dolarów, które Biden rozdawał i chce rozdawać. No jeszcze do tego szepcze wszystkim wyborcom, mówi, nie przejmuj się, to nic ciebie nie kosztuje, to nie są te pieniądze. Pewni ludzie muszą płacić swoją działkę. No i normalni pracujący, płacący podatki rozumieją, że nawet jeżeli on im tłumaczy, że to oni nie będą płacili tych podatków, no to oni doskonale rozumieją, że będą płacili podatki. No to wszystko zostało postawione na głowie. W New Jersey, no to nie ma większych podatków niż w New Jersey. Ten gubernator Murphy to parę tygodni temu powiedział, że on nie chce być niskokosztownym stanem, ani pod względem pracy, ani pod względem zamieszkania. No i faktycznie to robi. Ciattarelli, tak jak Yankin w Virginii, no to on starał się przetłumaczyć ludziom, że podatki są bardzo ważne, no i życie codzienne obywatela jest ważne, no ale tak samo chciał poprawić stanową ekonomię, no jakoś mu się nie udało. No zobaczymy, czy ten, czy tam nie było do tego oszustwa. Republikanie no mają dużą szansę, żeby wygrać z paroma tymi sprawami, które są bardzo ważne dla wszystkich, czyli edukacja, wykształcenie, to, że dzieci chodzą do szkoły, żeby się uczyć angielskiego, matematyki, geografii, historii, fizyki, tego rodzaju rzeczy, a nie jakichś komunistycznej ideologii, szczególnie tej krytycznej teorii ras. No, krytyczna teoria ras to się sprowadza do tego, że każdy biały jest wredny i podły i winny i każdy niebiały jest w zasadzie ofiarą białych. No i teraz dzieci wracają do domu i się pytają, czy oni są faktycznie diabłami i czy oni są źli. To coś jest nie tak. No, 2022, głosujcie, gdzie możecie. 2024, tak samo głosujcie. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Widzicie, no Ameryka jeszcze się nie skończyła, Ameryka się długo nie skończy. Lewacy nigdy nie wygrają, bo więcej jest jednak normalnych w Ameryce niż nienormalnych.
przekaz dla socjalistów, uczcie się coś z Virginii, uczcie się coś z New Jersey, patrzcie się, co będzie się działo w listopadzie 2002, przyszykujcie się dobrze, nie udawajcie, że chcecie zbudować socjalizm w Ameryce po tym, jak przyjechaliście z PRL-u. Zdrowia dla normalnych.